Moim i Państwa gościem jest dziś wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry. Panie marszałku, w dniu ogłoszenia wyborów przez pana prezydenta zdymisjonowano, właściwie podał się do dymisji minister zdrowia Adam Niedzielski. Co z punktu widzenia tej początku kampanii było istotniejsze, pana zdaniem? Trzeba powiedzieć, że z przytupem Prawo i Sprawiedliwość wchodzi w kampanię wyborczą od dymisji ministra, na którym chcieli oprzeć dużą część kampanii, bo zdrowie to także... Na Adamie Niedzielskim? No tak, bo zdrowie to jest, wie pan, także element bezpieczeństwa, bardzo ważnego dla obywateli. On postrzegany był przez nich jako ten człowiek, który, że tak powiem, przeprowadził Polaków przez pandemię. Ja oczywiście mam kompletnie i odmienne zdanie. Niemniej jednak, no, Adam Niedzielski był mocną postacią. Proszę zwrócić uwagę, że na tym gorącym fotelu wytrwał kilka lat. Ale w partii był słaby, nie był umocowany w strukturach partyjnych. A co ciekawe... To widać, że nie był. Natomiast też widziałem, że jest chyba w ekipie premiera Morawieckiego, bo dla niego chyba wytargował jakąś jedyneczkę. Członek otoczenia premiera. I najpierw widać było, że widać, jaka jest kolejność i gradacja w Prawie i Sprawiedliwości. Bo najpierw usłyszeliśmy, że pan Adam Niedzielski został pozbawiony jedynki za to, co nawyprawiał, co z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli i tego pana doktora kompletnie nie ma znaczenia. Kompletnie tak. Nie ma znaczenia, czy ja mam jedynkę, czy nie, prawda? Dopiero później, po tej jakby decyzji politycznej, wewnętrznej, partyjnej, poszła decyzja polityczna zewnętrzna. To ciekawe, Patryk Jaki, członek sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski, napisał na Twitterze, że wreszcie ta dymisja. I tutaj Patryk Jaki zwraca właśnie uwagę na to, że Adam Niedzielski był twarzą tych ostrych lockdownów, bo i takie słowa z ust Patryka Jakiego padły, więc tutaj oddech ulgi, tak? Ale Patryk Jaki jest członkiem jednak obozu Zjednoczonej Prawicy, więc jak teraz się ucieszył, to dlaczego do tej dymisji nie doszło wcześniej? Ja sobie dopiero jestem w stanie wyobrazić, jak oni by się cieszyli, gdyby to nie była kampania wyborcza, gdyby nie zależni byli jeszcze od prezesa Kaczyńskiego, które miejsca dostaną i czy w ogóle dostaną. Ale to, co przed chwilą przeczytaliśmy, panie redaktorze... No właśnie, zgadza się pan z tym? Natchnęło mnie jedną myślą, że jednak będzie jakaś taka grupa w ekipie Prawa i Sprawiedliwości, która będzie chciała mówić językiem Konfederacji, bo to jest przecież język Konfederacji. Nie da się ukryć, że Prawo i Sprawiedliwość będzie te głosy Konfederacji starało się odzyskać, ale zastanawiam się, bo tutaj politycy opozycji w tym studiu również mówili mi, że nie będą składać wniosków o wotum nieufności wobec ministra zdrowia. Może właśnie to doprowadziło do dymisji, bo gdybyście państwo te wnioski złożyli, no to Prawo i Sprawiedliwość jak jeden mąż by broniło ministra. To nie o to chodziło, panie doktorze. Kiedy złożyć i jak skutecznie przeprowadzić ten wniosek, jeżeli przed nami jeszcze dwa posiedzenia Sejmu, te sierpniowe 16-17 i później być może 30 sierpnia? Myśli pan, że to była decyzja Jarosława Kaczyńskiego, że to on powiedział w końcu dość, czy on raczej zaakceptował... Tak słyszałem, że tak właśnie było. No, te decyzje sztabu wyborczego, czy też sugestie, że z Niedzielskim to my dalej nie pojedziemy. Tak, to tylko i wyłącznie koincydencja zdarzeń i dat, bo gdyby nie było kampanii wyborczej, to by przetrzymali tego Niedzielskiego. Tymczasem u progu kampanii wyborczej wchodzić z takim balastem, gdzie każdy człowiek, czy to wyborca PiSu, czy Platformy, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czuł się po prostu niepewnie, zaniepokojony, że jeżeli faktycznie tak jest, że minister zdrowia może sobie, że tak powiem, palić cygaro i oglądać historię choroby pana redaktora czy moją, no to na Boga, to jest przekroczenie pewnej granicy, którą nawet jeżeli przekraczają, to nie chcą, żeby o tym było głośno. Nowa minister zdrowia, pani Katarzyna Sójka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, posłanka z Wielkopolski, pracowała w kilku szpitalach właśnie w regionie, między innymi w Kępnie, w moim rodzinnym mieście, które pozdrawiam serdecznie. Ale czy pan, panie pośle, znał wcześniej, panie marszałku, panią posłankę? Znał jej działalność jako między innymi członkinie Komisji Zdrowia? Nie znałem, zwłaszcza, że nie należy do Komisji Zdrowia. Nawet powiem szczerze, nie wiem, czy miałbym problem z rozpoznaniem. Nie wiem, czy to jest teraz decyzja polityczna, czy to jest decyzja kadrowo-merytoryczna. Pewnie... Ale pan prowadzi posiedzenia Sejmu, to pan nigdy nie widział pani Trudno Sójki może akurat trybunie sejmowej? Nie wiem, a musiałbym zobaczyć panią poseł. Ale da pan, panie marszałku, kredyt zaufania nowej pani minister? Lekarka, kobieta? Ja w ogóle nie daję kredytu zaufania PiS-owi, panie redaktorze. Nie daję kredytu zaufania PiS-owi, dlatego że PiS we wszystkich dziedzinach istotnych z punktu widzenia czy to funkcjonowania państwa, demokracji, czy społeczeństwa obywatelskiego, czy samorządu po prostu jest dla mnie partią nie do przyjęcia. PSL przejmuje władzę, Szymon Hołownia,
dajmy na to, jest premierem, ale to PSL albo Władysław Kosiniak-Kamysz, ale PSL Władysław decyduje, ale decyduje, PSL decyduje o tym, kto jest ministrem zdrowia. Kto będzie ministrem zdrowia z państwa ramienia? No tutaj to pewnie kompetencje największe do zarówno sprawowania tej funkcji, jak i wskazania ma doktor nauk medycznych Władysław Kosiniak-Kamysz. Więc nie może być jednocześnie premierem i ministrem zdrowia. Ale ja powiedziałem do wskazania także. Natomiast też, panie redaktorze, ja jestem zdania, ja patrzę też i obserwuję, przecież jestem w polityce od lat, że wcale nie jest tak, że ministrem edukacji zawsze musi być i jest najlepszym ministrem nauczyciel, czy też nie musi też być tak, że ministrem zdrowia... Pan mógłby być ministrem edukacji i szkolnictwa wyższego. Ja pewnie mógłbym być, wie pan, i ja powiem szczerze, że ja o edukacji trochę wiem i w odmiennym sposób od dotychczasowego sposobu prowadzenia edukacji chciałbym mieć wpływ na to, co po wyborach będzie się działo, dlatego że jestem zwolennikiem decentralizacji, czyli jesteśmy jakby na antypodach. PiS to jest jedna wielka centralizacja, nieufność wobec obywateli, zarządzanie państwem z Warszawy, a ja uważam, że Warszawa dopiero powinna się włączać wtedy, kiedy nie daje sobie rady na przykład Płock czy pana rodzinne Kępno. Mhm. Bo tak działa zasada subsydiarności, ale gdzieś usłyszałem w studiu, że to słowo nie zrobi kariery, więc zasada pomocniczości. Ochrona zdrowia stanie się z pewnością tematem kampanii wyborczej, zwłaszcza po tej dymisji Adama Niedzielskiego. Jak wiemy, zawsze ochrona zdrowia była niewygodnym tematem dla każdej ekipy rządzącej. Ale może znajdzie pan dwie, może trzy rzeczy, które udało się wprowadzić z zarządów Platformy i PSL-u, takie, które zostały do dziś, takie, którymi państwo możecie również w kampanii wyborczej się pochwalić. No z pewnością było tak, że szpitale samorządowe, te prowadzone przez starostów, przez marszałków, nie były w takiej spirali długu, jak są teraz. Czyli bardziej realnie były wyceniane usługi medyczne na poziomie szpitali powiatowych czy POZ-ów. To jest pewne. Dlatego, że ja byłem starostą i rozmawiam z kolegami starostami, więc oni mówią do mnie tak, stary, nie zmieniło się nic w sposobie zarządzania przez nas szpitalami, ale za rządu PO-PSL też szpitale lądowały na plusie, a teraz są na minusie. Czyli jest to takie nieuczciwe przerzucanie ciężaru odpowiedzialności finansowej z państwa na samorządy. Bo przecież wiedzą, panie redaktorze, i pan to dobrze wie, że gdyby pan był na przykład starostą czy prezydentem i brakowałoby pieniędzy, bo Narodowy Fundusz nie daje, to co by pan zrobił? By pan po prostu z budżetu samorządu dołożył. Mówi, że likwidowaliście szpitale. To był zawsze przywoływane jest takie nagranie Bartosza Rułkowicza z restauracji Bossowa i Przyjaciele, że generalnie wszystko, likwidacja. Wszystko likwidowaliśmy, wszystko wyprzedawaliśmy, ale jak się okazuje, to i ziemi więcej PiS sprzedał, i imigrantów więcej sprowadził. To jest po prostu propaganda. Jeśli chodzi o politykę zdrowotną, to ja uważam, panie doktorze, że im bardziej jest ona zdecentralizowana, tym lepiej. Mhm. Dogadaliście się państwo z Polską 2050 po takich lekkich perturbacjach w ostatnich dniach, chociaż ja mam wrażenie, że wam, czy państwu wyjdzie to na dobre, ponieważ no, znacznie chyba większa liczba Polaków się dowiedziała o tym, że w ogóle trzecia droga istnieje. Ale tak się zastanawiam, panie marszałku, czy, bo macie taką listę wspólnych spraw ogłoszoną kilka miesięcy temu, czy pan pamięta takie trzy rzeczy, na które państwo umówiliście się w ciągu 100 pierwszych dni rządów? No pewnie bym mógł wymienić, panie redaktorze, to, co jest bliskie tym, którzy na nas wszystkich pracują, czyli przedsiębiorców, czyli tak zwane wakacje podatkowe wobec ZUS-u, prawda, opłaty ZUS-u, bo to jest chyba ważne. Tego nie było w tych trzech punktach, bo one są bardzo konkretne. Edukacja pewnie, prawda, czyli angielski dla dzieciaków, bezpłatny posiłek. To akurat nie w ciągu pierwszych 100 dni, tylko w ciągu całej kadencji, ale na przykład była godna płaca, czyli podwyżki dla pracowników oświaty, ochrony zdrowia i innych sektorów służby publicznej. Wie pan, panie doktorze, jak bardzo trudna sytuacja jest dzisiaj w oświacie i z czego wynika? Mniej więcej z tego samego powodu, co w służbie zdrowia, jeśli chodzi o pielęgniarki. Jest tak zwana luka pokoleniowa, czyli zarówno pielęgniarki, jak i nauczyciele mają średnią wieku powyżej 50 lat. A co to oznacza? To oznacza, że jak pójdą na emeryturę, a ponad 12 tysięcy nauczycieli chce iść na emerytury, to nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci. A pamięta pan dwa kolejne punkty w ciągu tych pierwszych 100 dni, które macie zrealizować razem z Polską 2050? No, to co, musiałbym sobie przypomnieć. No, trzy konkretne punkty, skoro są trzy, panie marszałku, czyli niewielka liczba i 100 pierwszych dni. Czyli to, co powiedziałem, czyli edukacja, prawda? Edukacja dla przedsiębiorców też powiedziałem. Tak nie do końca, panie marszałku.
No to nie wiedziałem, pierwsze 100 dni. Nie wiedziałem, że jestem na egzaminie, wie pan z jakim. Nie, no ale to, panie marszałku, to jest lista wspólnych spraw szumnie ogłoszona w Senacie przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tam zostały ogłoszone 3 konkretne punkty na 101 dni. Nie pamięta pan, rozumiem. Pamiętam, panie redaktorze. No to proszę powiedzieć. No więc mówię panu o przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla edukacji. Ale to już jest inne, to są inne 3 punkty, nie na pierwsze 100 dni. Dobrze, to ja panu powiem. Odpartyjnienie państwa, czyli odwołanie ze spółek Skarbu Państwa partyjnych nominatów, zastąpienie ich fachowcami. Jak to zrobić, panie marszałku? Czy to jest w ogóle realne, czy to jest... Proszę wybaczyć, populistyczny jednak postulat, no bo są rady nadzorcze, odpartyjnienie państwa jest możliwe, są pewne umocowania personalne. Nie, no, widzi pan, sytuacja wygląda tak, że za naszych rządów mówiono, że bardzo dużo zarabiają szefowie spółek Skarbu Państwa, a teraz także zarabiają. Ale jaka jest różnica? Taka jest różnica, że za naszych rządów to byli fachowcy. To byli menadżerowie z rynku, a tutaj... Prawda, ci wszyscy ludzie opisywani przez Puls Biznesu na przykład? Z całym szacunkiem oczywiście. To panie redaktorze, ja zawsze mam też, bo pan mnie tutaj odpytuje z jakichś punkcików. Ja mam... To są jakieś punkciki. No, panie marszałku, no, państwa wyborcy, kiedy usłyszą marszałka, lidera PSL, że to są jakieś punkciki, a to jest... Wspólna lista spraw na pierwsze 100 dni, a dla programie, pana to są trzy jakieś mówić panu o programie trzeciej drogi całą godzinę. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o tym, że... Ale pan chce mówić całą godzinę, a 3 punktów nie potrafi wymienić. No przecież wymieniłem w zakresie edukacji, prawda, i tak dalej. Punktów, na które są na waszych stronach internetowych. Panie redaktorze, więc jeśli chodzi o to, to ja mam zawsze takie pytanie. Jeżeli faktycznie za naszych rządów tak był upartyjniony sektor spółek Skarbu Państwa, to proszę wymienić jedno nazwisko polityka PSL-u, który... Nie, ja tylko pytałem, czy naprawdę ale wszyscy jedno byli nazwisko, panie redaktorze. Polityka PSL-u, który zasiadał w spółkach Skarbu Państwa. Ja nie przypominam sobie teraz. No ja widzi pytałem, pan, panie redaktorze. Ja pytałem, rozumiem, że pan tutaj chciał odbić piłeczkę. Chciałem lekko odbić piłeczkę, bo mówimy o jakby w sprawach ogólnych, prawda? Tak, ja tylko pytałem, czy pan jest absolutnie pewny, że wszyscy ci politycy byli fachowcami, ale 2 punkty sobie omówiliśmy, godna płaca, odpartyjnienie państwa, był taki 3 punkt, który skupia się wyłącznie na jednej grupie społecznej, można powiedzieć. Zastanawiam się, czy pan pamięta. Przedsiębiorcy. Nie, to jest oddanie głosu kobietom, przywrócenie stanu prawnego w kwestii możliwości przerywania ciąży do kwestii sprzed ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jest ten 3 punkt, który państwo macie załatwić w ciągu pierwszych 100 dni. W jaki sposób? No przede wszystkim poprzez przeprowadzenie referendum. Chcecie państwo ogłosić, nie wiem, we współpracy z prezydentem to referendum? Panie redaktorze, referendum poprzedzone kampanią referendalną. I tam moim zdaniem 3 proste pytania. Czy jesteś za przywróceniem kompromisu aborcyjnego? Czy jesteś za pogłębieniem jakby tej sytuacji? Czy wręcz odwrotnie? To są 3 proste pytania poprzedzone kampanią referendalną. I wtedy oddajemy głos obywatelom, a wynik referendum wpisujemy do konstytucji. No to w nawiązaniu do tego, panie marszałku, wrócę jeszcze do pani nowej minister zdrowia, Katarzyny Sójki, bo przypomniano, panie minister, taką dość niefortunną, ktoś by powiedział skandaliczną, kontrowersyjną wypowiedź z czerwca tego roku, kiedy zmarła jedna z kobiet, której nie przeprowadzono terminacji ciąży. Pani minister, lekarz zawodu, powiedziała, że kobiety umierały, umierają i będą umierać. Wielu stwierdziło, że to taka wypowiedź pozbawiona empatii. Zastanawiam się, czy pana zdaniem to nie będzie bagaż na nowej minister? Jak pan to w ogóle ocenia? Nie, no to jest dyskwalifikujące zarówno dla kobiety, jak i dla lekarza, ale także polityka. No, panie redaktorze, no to można strywializować wszystko. No, z jednej strony można powiedzieć, że nie powiedziała nic strasznego, no bo ludzie jak się rodzą, no to później umierają, umierali i będą umierać, prawda? Ale jeżeli to osadzimy w kontekście, czyli dotyczącym właśnie śmierci kobiety, która w wyniku tego drastycznego prawa aborcyjnego po prostu została pozbawiona życia, to brzmi bardzo źle, bo to pokazuje, że ta pani jest pozbawiona empatii, a zatem nie powinna być ministrem zdrowia. Panie marszałku, portal Onet, nasza konkurencja, którą serdecznie pozdrawiam, twierdzi, że utrzymuje pan, między innymi pan, dość zażyłe relacje z premierem Mateuszem Morawieckim, czy też ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, że państwo jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie wykluczacie w przyszłości koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, o ile partia Kaczyńskiego utrzyma władzę. No, między innymi z tego powodu, że ludowcy, prawda, działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego już mają dość ciągłego siedzenia w opozycji.
i niedziałania na rzecz państwa, rzecz jasna. Jak to jest, panie marszałku? Ja też, podobnie jak pan, pozdrawiam konkurencyjny portal. No i muszę rozczarować pana i wszystkich, którzy wietrzyli w tym sensację, że to jest tylko i wyłącznie opowieść z mchu i paprosi. Z Ryszardem Terleckim pan ma kontakt, jako że zasiadacie państwo w prezydium Sejmu. Ale co z tym Mateuszem Morawieckim? Jesteście panie państwo na łączach, piszecie sobie SMS-y, spotykacie się gdzieś na kawkach Czy alejach ujazdowskich? Nie brałem udziału w żadnych tajnych, czy też nietajnych spotkaniach politycznych, gdzie co tam mielibyśmy omawiać, bo nie wiem, bo nie czytałem tego. Że pan i Władysław Kosiniak-Kamysz utrzymujecie poufne kontakty, tu cytat, poufne, z premierem Mateuszem Morawieckim. Wszak obrotnym ludowcom może się przydać po wyborach, gdy PiS będzie żebrać o koalicję. Zakładamy czapeczki, niewitki i udajemy się gdzieś, a tylko gdzie, nie wiem, można więcej szczegółów. Harry Potter miał taką pelerynę niewitkę, może państwo również z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem tego zakładacie i spotykacie się z politykami. Więc panie doktorze, jeżeli pan mnie pyta, a ja panu odpowiadam, to co z tym robimy? Czyli dementuje pan. Dementuje pan, nie ma żadnych takich zażyłych kontaktów. No oczywiście, nie było żadnego spotkania politycznego, w którym bym uczestniczył, a dotyczyłoby, nie wiem, przyszłości. Czy nie przyszłości, no to... Koalicja z PiS-em wykluczona po wyborach. Tak. Panie marszałku, a co pan na to, co mówił Marek Sawicki, też prominentny polityk PSL-u, że on sobie dopuszcza do głowy myśl, że byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rzucą, albo już rzucili, Zjednoczoną Prawicę, właśnie mogą nie tyle dołączyć formalnie do PSL-u, co zasilić trzecią drogę, zasilić Koalicję Polską choćby. Pewnie mówił to Marek, zanim została podpisana umowa. To kilka dni temu było, wie pan? Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, dlatego że muszą na dołączenie kolejnych środowisk czy też osób wyrazić zgodę dwie strony, a w związku z tym, że został ogłoszony termin wyborów i tworzymy listy, chyba na to nie będzie już czasu. Żałuje pan, że Agrounia nie będzie kandydowała, nie będzie startowała razem z PSL-em? Był taki moment, kiedy chcieliśmy rozmawiać z kolegami, nie było... Dopuszczał pan taką myśl? Początkowo dopuszczałem, ale tak jak powiedziałem, zgoda musi być obydwu stron, a tutaj nasi partnerzy podstawowi, czyli Polska 2050, w tej kwestii mieli odmienne zdanie. No właśnie, a jak będzie z Magdaleną Sroką i innymi politykami porozumienia Jarosława Gowina? Wystartują z list PSL-u? Mają przestrzeń i możliwość startowania z naszych list i z naszej puli. A Hołownia się zgadza na to? Na te nieeksponowane miejsca tak, ale no, pytanie też do nich, czy to przyjmą, to wszystko jeszcze przed nami. A nie ma pan wrażenia, że Szymon Hołownia, którego nawet w Sejmie dzisiaj nie ma, dyktuje warunki partii o ponad stuletniej tradycji, no i stawia warunki. 120, tego nie może. 128-letniej partii. Dokładnie tak. No, tym bardziej. I stawia warunki. Nie, tych nie może być na listach, tego nie może być, Dziambora nie może być, Kołodziejczaka nie może być. No, nie ma pan takiego poczucia, że... No... Tak to jest w związkach partnerskich, panie redaktorze, że trzeba... Ale państwo na wiele się zgadzają. Że trzeba iść na kompromisy. No, dziękuję za tę troskę, panie redaktorze, o... I no, ja się troszę o PSL. Nie wyobrażam sobie, żeby PSL-u w Sejmie nie było. Panie, nie ma pan wrażenia, że Szymon Hołownia was sprowadza na dół? Nareszcie pana słowa, szczerze, to jest miód na moje serce. Szczera odpowiedź, panie marszałku. Ale nie ma pan... Z tej odpytywanki, jak pierwszaka pan, w klasie... Wszystko w dobrych intencjach. Nie wiedziałem, że aż pana to tak zakuje. Nie taka była moja intencja. Ale nie ma pan wrażenia, że Szymon Hołownia sprowadza państwo w dół? Nie mam. Brutalne pytanie. Nie mam. Nie Szymon mam. Hołownia nie ma struktur, nie ma pieniędzy. Ja też pytałem, czy oni dostaną kredyt. Podobno dostaną. 10 milionów złotych Hołownia ma położyć na stole na kampanię wyborczą. Nie wiem, czy pan słyszał o tym. Na razie nie położył. Jak macie państwo? Ale mam nadzieję, że położy. Na razie nie no, rozumiem. Macie państwo wewnętrzne badania, które wskazują, że możecie mieć pewność, że przekroczycie państwo 8-procentowy próg? Panie redaktorze, nawet w tym... okresie, o którym pan mówił, takiego zawirowania, czy ewentualnie jeszcze dogrywania się, kiedy ta kampania nie była taka pełna, zwłaszcza, że nie mogła być, bo to była prekampania, no to średnia sondażowa wynosiła 11. Ale też pan, panie redaktorze, z pewnością widział te badania, które pokazują tak zwane sufity, bo to jest dosyć interesujące badanie, prawda? I u nas te sufity osiągają 17%. To nie oznacza, że my o te 17 zdobędziemy, ale to pokazuje ten rezerwuar wyborczy, gdzie możemy naprawdę sięgać i skutecznie walczyć o to, żeby jako projekt, który zajmie trzecie miejsce, skutecznie stworzyć demokratyczny rząd. Panie marszałku, liderzy poszczególnych partii opozycyjnych obiecywali, że pakt senacki zostanie ogłoszony w ciągu 48 godzin od ogłoszenia przez pana prezydenta wyborów. Kiedy zatem możemy się spodziewać ogłoszenia tego paktu, takiego wyjścia z ofensywą przez opozycję? My jako robotnicy, winnicy paktu senackiego... Pan jest za skromny, panie marszałku. Wykonaliśmy swoją robotę. Ja i moi koledzy, Marcin Kierwiński, Dariusz Wieczorek... Właśnie jest pan negocjatorem. Michał Kiedy wyjdziecie Kobosko do opinii publicznej? I pan Zygmunt Frankiewicz, który był naszym koordynatorem, prezydent
wybitny samorządowiec, wykonaliśmy swoje dzieło i liderzy teraz, jeżeli nie pokażą czy nie ogłoszą tego w ciągu 48 godzin, to świat się nie zawali. No dobrze, ale będzie to ten tydzień, panie marszałku? Panie żeby nadać impetu na ten zbliżający się weekend, wie pan, opozycji. Dzisiaj politycy Platformy już stoją na tak zwanej warszawskiej patelni przed wejściem do metra centrum. Już kampania wre. Jesteśmy, znaczy pakt został zamknięty. Mhm. I domknięty, i wszystkie nazwiska są na stole. Kiedy liderzy to zaprezentują? Proszę wybaczyć, nie jestem liderem, jestem... No jest pan jednym z liderów. Tak, ale szefem u nas jest Władysław Kosiniak-Kamysz i on się porozumie z pewnością z Donaldem Tuskiem, Włodzimierzem Czarzastym i Szymonem Hołownią. Kiedy wyjdą i powiedzą? Ja panu wszystkie mówię... nazwiska są już dogadane, tak. Panie marszałku? Skąd startuje Ryszard Petru? Ryszard Petru nie startuje z Paktu Senackiego, o ile się nie mylę. Ale nie będziecie państwo przeciwko niemu wystawiać pewnie kandydata. Ale też umówiliśmy się, panie redaktorze, że nie będziemy na antenie żadnej telewizji komentowali. Nie wiem, na co pan się umawiał z innymi osobami, ale tak się zastanawiam. Wyobraża pan sobie, że któryś z pretendentów do objęcia czy fotela senatorskiego, czy sejmowego prowadzi na przykład kampanię przez Skype'a albo przez media społecznościowe, nie spotykając się z wyborcami na terenie kraju, z którego startuje? Wiem, do czego pan zmierza, ale umówiliśmy się z kolegami z Paktu Senackiego, że nie będziemy przedstawiali nazwisk na antenie. Ja nie pytam o nazwiska, tylko pytam o ale działanie kampanijne. Czy sobie pan pytam po prostu, czy sobie pan wyobraża widzów, kampanię na odległość. Wyobrażam sobie uśmiechy widzów, którzy nas oglądają, jak pan redaktor zachodzi mnie od zawietrznej. No tak, no, dobra, pytam o Romana Kiertycha konkretnie, który chce wystartować do Senatu, ale mieszka od wielu miesięcy we Włoszech i zdaje się przed wyborami w Polsce nie zawita. Z powodów różnych możecie sobie państwo przeczytać, ja nie będę tutaj wyroków ferować, ale czy wyobraża sobie pan taką kampanię, czy wyobraża sobie, że Roman Giertych będzie wsparciem dla opozycji w tych wyborach? Nie wiem, czy wystartuje, więc wróżenie z fusów pewnie zostawmy sobie, jak nie robicie będę w ogóle na emeryturze niedługo. Rozumiem, nie było rozmów na ten temat, jak rozumiem. Były, panie redaktorze, szczerze mówiąc, były rozmowy. Według moich informacji pani Jadwiga Rotnicka, z której okręgu chciał startować Roman Giertych, ma wystartować w Sejmu. No tak, i w związku z tym moim zdaniem ten temat startów tam, w tamtym okręgu, z punktu widzenia... Kto tam powiatu... będzie kandydował? Proszę? Kto tam będzie kandydował, jeśli nie pani Rotnicka? No pani Rotnicka, moim zdaniem. Ale właśnie wysoko postawiony członek Platformy Obywatelskiej powiedział mi, że pani Jadwiga Rotnicka może nie kandydować w Senacie, tylko kandydować w Sejmie. To znaczy, że Roman Giertych będzie nominowany, że tak powiem, przez Platformę Obywatelską. W takim razie, jeżeli tak by było, jak pan redaktor mówi. Krótko zapytam o badanie dość ciekawe dla Wirtualnej Polski, w którym zapytaliśmy... Kiedy pani zdaniem żyło się w Polsce lepiej? Czy podczas 8-letnich rządów PiS-u, czy 8 lat rządów PO-PSL? Jestem ciekawy, czy pan zgadnie, która partia, który większy odsetek, no dobrze, już pan nie będzie zgadywał, bo widzimy to. Głosy są rozłożone tak mniej więcej pół na pół. 43% twierdzi, że za PiS-u było lepiej, 43%, że za Platformy. No i tam niespełna 13% wyborców nie ma zdania w tej sprawie. Dzisiaj mamy taki podział w Polsce? Z pewnością, panie redaktorze, jak rozmawiam z ludźmi mieszkającymi na tak zwanej prowincji, chociaż to jest brzydkie słowo, kiedyś były prezes PSL-u mówił o kraju za wielkim miastem, to seniorzy nie narzekają na jakąś taką trudną sytuację. I to jest fakt obiektywny. Ja nie mówię tego ani z radością, ani ze smutkiem, tylko tak po prostu mówią, przynajmniej seniorzy, z którymi ja rozmawiałem. A z drugiej strony, ja też widzę czasami, są takie formaty commentary, że idzie reporter na bazarek w Warszawie na przykład. Tam to, co seniorzy mówią na temat Prawa i Sprawiedliwości, to uszy puchną, wie pan. Panie redaktorze, przecież pan dobrze wie, że antypisowska emocja zupełnie jest inna i zmniejsza się tuż za rogatkami właśnie tej Warszawy. A wie pan, co się okazuje? Że fakt, że Jarosław Kaczyński mówił o grzybobraniu, że słowo w ogóle grzybobranie i ten temat wygenerował dużo, dużo większe zasięgi niż na przykład temat, nie wiem, obrony wolnych sądów. Czy pan chce powiedzieć, panie redaktorze, o tym będą te wybory, czy pan chce powiedzieć, panie redaktorze, że wolność będziemy mierzyli wiadrami grzybów? Nie, że często ludzie żyją zupełnie innymi sprawami niż nam się wydaje, że żyją. To prawda.
To prawda, panie redaktorze. Przecież dobrze pan wie, ile zasięgów wygenerował tweet pana ministra Niedzielskiego. No i dlatego pewnie pan Niedzielski też stracił posadę, bo Prawo i Sprawiedliwość spodziewało się, że aż takich zasięgów ten tweet nie wygeneruje. Bo no wie dobrze, pan, ale... czego to dotknęło? To dotknęło czegoś, co pan uważa i ja uważam za po prostu osobistą tajemnicę. Tak, coś bardzo ludzkiego, to prawda. Tak. Dlatego też minister Niedzielski stracił posadę. Panie marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę.